Dzień dobry, tu 9. już odcinek naszej samochodowej podróży dookoła Polski. Odcinek, w którym domykamy podróż, wjeżdżając w głąb do naszego regionu Śląska, choć w tym przypadku Śląska Dolnego. Nasz wybór padł na jego nieco ukryty zakątek, pełen pięknych historii, smutnych historii i takiej romantycznej senności. Znajduje się gdzieś o tutaj. Nad jakim zamkiem powiewa ta flaga? Co w Polsce robią freski z Lancelotem? Gdzie rośnie drugie najstarsze drzewo Polski? Z jakim znanym vlogerem zdobyliśmy szczyt wulkanu? I czemu ten most na początku naszej serii był mało znany, a teraz zna go cały świat? Na te i inne pytania postaramy się dać Wam odpowiedź w tym odcinku o Dolnym Śląsku, a dokładniej o Dolinie Rzeki Bóbr. A teraz włączamy klimat i muzyka. Do województwa dolnośląskiego wjeżdżamy wyboistą trasą przez Bory Dolnośląskie. Ogromny kompleks leśny uważany za największy w Polsce. I po kawie na dziedzińcu Zamku Kliczków łapiemy powoli klimat tego jednego z najbardziej zróżnicowanych polskich województw. Następny przystanek – Zamek Grodziec. Niestety, pozostałe ujęcia z zamku, jakimś dziwnym, tajemniczym zrządzeniem losu, mimo trzech backupów, zniknęły. Przepraszam. Widocznie tak miało być, by nie mieszać za bardzo dwóch tematów. I odcinek o krainie wygasłych wulkanów będzie zupełnie osobnym odcinkiem. Tak, dobrze słyszeliście. Wulkanów. Nie wierzysz? To zobacz z tej perspektywy. Lepiej? Niemniej. Droga nieznośnie i uparcie ciągle wskazuje za szybami kolejny charakterystyczny stożek powulkaniczny zwany Ostrzycą, obok którego, jak potem się okazuje... Mieszkamy. Pokaż się, Ostrzyca. Brawo dla wulkanu, czy tam wulkanicy. I teraz najlepsze. Nie planowaliśmy tego. To znaczy, w ostateczności było tak wolnych miejsc mało, że celowałem gdzieś tam w Airbnb, trafiłem i dopiero później się zorientowałem, że to jest właściwie wioska pod tym wulkanem. Ej, ale to nie miał być odcinek o wulkanach. Więc na razie poczekasz na swoją kolej. Życzony nocleg trafił nam się znów idealnie. Gościmy u Miłki i Michała w Bełczynie. Łóżko wystawione jest na łąkę, za jesionami drzemie wulkan, stary poniemiecki dom w wiosce, w której nie ma zasięgu i nie ma już ani jednego kamiennego folwarku. Nasi gospodarze to artyści oraz ci, którzy sztukę i kulturę oraz śląskie pałace i zamki rozumieją i znają od podszewki. W sąsiedztwie wsi jest drugie najstarsze drzewo w Polsce. Na cmentarzu, który już nie istnieje nawet na mapach, to cis. Jego wiek oszacowano na 782 lata. Staruszek to dla niego komplement w sumie. To trzeba coś wymyślić bardziej waloryzującego. Jakąś hiperbolę. Super starzec. Właściwie wszystko tu drzemie, przysypia, czuwa w tle, bo upalne, wilgotne powietrze unosi się i krajobraz z wulkanami wręcz zamazuje się i blaknie.
Dolny Śląsk to trzeci po Górnym Śląsku i Małopolsce najlepiej znany przez nas region. To typowa kraina zawieszona poza czasem. Czaruje zarówno tych, co kochają naturę, jak i tych, którzy lubią odnajdywać zagadki i ślady przeszłości. Bo właściwie każda wioska, każda osada tutaj miała jakiś dwór, pałac, zamek, cmentarz. Coś dla nas. I znaleziona kaplica rodowa rodu Redmerów. I w tej części wybraliśmy jedną dolinę, ale nie Kaczawy, tylko zapomnianą naszym zdaniem nieco Dolinę Bobru w okolicach Wlenia, z czymś bardzo, bardzo starym, właściwie najstarszym. Mamy więc ciepłe, przyjemne, sierpniowe popołudnie nad Wleniem. Nazwa tego miasteczka pasuje do charakteru okolicy – senność i lenistwo. Śpią snem wiecznym pozostałości folwarku Hochbergów, śpi niestety urokliwy dworzec kolejowy na trasie kolei Doliny Bobru. Całkiem i tak dobrze wygląda, jak na dworce linia jest nieczynna. Była przepięknie usadowiona i była naprawdę ważnym dziełem inżynieryjnym. Posiadała kilka tuneli, kilka mostów, przedzierała się przez kilka przełomów rzecznych, no i niestety nie jest już, co widać po zardzawiałej szynie, nie jest wykorzystywana, a byłaby świetną atrakcją turystyczną Dolnego Śląska. Do tematu tej linii jeszcze wrócimy. Przy okazji czegoś, co było fragmentem, a dziś jest bardzo znane. Leniwie płynie więc Bóbr, tocząc swoje ciemne wody w kierunku Odry, a dużo, dużo wcześniej Lwówka. Stolicą regionu wydaje się więc być powiatowy Lwówek Śląski z zabytkową architekturą i zachowanymi murami obronnymi. A granice przyrodnicze wyznacza teren Parku Krajobrazowego, obejmujący m.in. ten fantazyjny zakątek, miniaturkę Gór Stołowych, zwany Szwajcarią Lwówecką. Dlaczego Szwajcaria? Chyba już to kiedyś opowiadaliśmy w jakimś odcinku, ale swego czasu młodzi dżentelmeni z Niemiec i krajów niemieckojęzycznych udawali się w podróż życia, bardzo często do Szwajcarii. Potem wracali i Szwajcaria była takim wyróżnikiem najbardziej zróżnicowanego krajobrazu. Więc potem w innych krajach niemieckojęzycznych i na miejscach wszystko, co było jakieś fantazyjne, dużo skałek, dużo nietypowych kształtów, otrzymywało taki przydomek Szwajcaria. No i potem to się na inne kraje przesunęło. Dlatego między innymi Szwajcaria Lwówecka, jak i kilkanaście innych Szwajcarii, również na terenie Polski. Kurczę, idea oczywiście zacna i bardzo potrzebna, bo ludzie dziwne rzeczy robią na skałach, ale kurczę, czy naprawdę musiało to wyglądać w ten sposób? No, nie zawsze jest kolorowo. To znaczy, czasami jest, ale niepotrzebnie, jak widać. Niewiele brakowało, a pewien skrawek tej krainy spałby dalej snem wiecznym, zapomniany i zarośnięty. A są tutaj aż dwa ciekawe obiekty. A ten bruk ma zgoła więcej niż 200 kilkadziesiąt lat. Atmosfera tego miejsca jest naprawdę niesamowita. W zeszłym roku mieliśmy okazję zwiedzać wiele zamków średniowiecznych, na przykład w Akwitanii. No i to miejsce rzeczywiście nam tamte przypomina. Ale nie ma w tym nic dziwnego, ponieważ miejsce, do którego się udajemy, jest jednym z najstarszych miejsc na Śląsku. A jeśli chodzi o zamki, to najstarszym w Polsce. To zamek Wleń. Zakonserwowane ruiny wiszące nad rzeczoną doliną, w środku których zachowała się na przykład romańska sala z wieku XII, a nad którym na wieży ochoczo łopocze dolnośląska flaga. Dzieje tego zamku były burzliwe, w końcu wiele wieków historii. Od piastów śląskich przez Hochbergów, Szafgoczów, gdzieś jeszcze po drodze epizod związany ze zbójnikami, którzy
łupili tutaj szlak handlowy, który biegł właśnie wzdłuż Doliny Bobru. A dzisiaj ruina z przepięknymi widokami na Pogórze Izerskie, Pogórze Kaczawskie i Karkonosze, choć nie dzisiaj. Drugim wspomnianym obiektem jest pałac Lenno, tuż pod zamkiem. Jedna z historii, których zakończenie jest szczęśliwe. Miejsce niesamowite, z wielkim potencjałem, a to tylko jeden fragment, czyli ten pałac jest tak jakby odrestaurowany, a jest całe, widzicie, folwark, no i wszystko z rodowodem takim średniowiecznym. Po częściowej renowacji pałac przyjmuje gości i wędrowców w otoczeniu zabudowy folwarcznej i serwuje nam ten wymyślny przysmak, zwany holenderskim. Mało kto wie, ale między innymi od Michała dowiedzieliśmy się, że w odbudowie wielu pałaców i zamków na Dolnym Śląsku, oprócz kapitału polskiego i niemieckiego, pomaga też kapitał holenderski. Tak bywa. Nie jest to serial Dark. Nie jest to też gra Zaginięcie Ethana Cartera, choć obrazki jakby znajome, prawda? To jest najprawdziwszy świat u skłonu dnia w górnej części Bobru. Posuwamy się pod Pilchowice, gdzie stoi elektrownia wodna i druga najwyższa kamienna zapora w Polsce. W momencie swojej budowy, uwaga, najwyższa taka w Europie. Po drugiej stronie jeziora wisi on. Czekaliście niektórzy pewnie na niego. Idziemy. Pieszo po nieczynnym torowisku, z nieczynnej stacyjki, mijając bursztynowe promienie tafli jeziora. Tomaszu Krzyżu, jedziemy ci zablokować wybuch. To jest bardzo ciekawa sytuacja, bo na początku naszej podróży, gdy nie mieliśmy ściany zachodniej zaplanowanej, ale Dolinę Bobru tak, wstępnie, pomyśleliśmy, że pewnie się tu pojawimy. I miejsce nie było tak znane, jak jest znane w momencie, kiedy nasza podróż się kończy. No dobrze, a dlaczego takie znane? Plotki, choć częściowo graniczące z prawdą, mówiły, że amerykańscy filmowcy chcą wysadzić spektakularnie ten właśnie most w najnowszej części popularnego filmu Mission Impossible z Tomem Cruise'em. Finalnie okazało się to niemożliwe. Nomen omen. Po protestach i po twardej decyzji konserwator zabytków. Uff. Nie będziemy się roztrząsać nad tym, jakiej skali jest to zabytek, warto czy nie warto. Wiele już o tym powiedziano. Nie o to w tym chodzi. To nie jest najważniejsze. Jeśli ten film będzie oglądany za rok, za dwa, za trzy, i jeśli most przetrwa, to chciałbym, żeby był takim symbolem tego, że nie wszystko, co my czujemy, że nie jest nasze, zasługuje na zapomnienie. Są pewne wartości ponadczasowe i w tym przypadku jest to wartość inżynieryjna tego dzieła. Jeden z nielicznych tak ukształtowanych, można powiedzieć odwróconych mostów na, tak jak powiedziałem wcześniej, naprawdę unikatowej linii kolejowej łączącej Jelenią Górę z Żaganiem. Więc chociażby ze względu na to, pamiętajmy o takich miejscach, takich i setkach innych, które odwiedziliśmy podczas podróży po zachodniej Polsce. Dobrze, po zajęciu stanowiska mogę Was ze spokojem zaprosić dalej, w górę rzeki, gdzie tuż obok brzegu wyrasta jedna z najbardziej fascynujących budowli średniowiecznych w Polsce. Nie jest to pałac i nie jest to zamek. To wieża rycerska w Siedlęcinie. Dzisiaj wygląda tak.
jesteśmy w Siedlęcinie i nie uwierzycie, ale ta wieża za moimi plecami to jedna z najstarszych budowli w Polsce. Były takie czasy i takie sytuacje, kiedy nie wszyscy mogli sobie pozwolić na zbudowanie zamku, pałacu czy kaszteli. I co po niektórzy ci bogatsi rycerze, stawiali sobie właśnie takie wieże. Jest to wieża obronna, ale też mieszkalna. Po jej rozmiarach widać, że mogło się tu zmieścić naprawdę sporo ludzi, rodzina i służba. No i co? Jest tak gorąco, że zaraz uciekamy do środka. Nie tylko z tego powodu, że jest tak ciepło, ale także dlatego, że wewnątrz znajdują się najstarsze malowidła w Polsce o charakterze świeckim, czyli nie będące malowidłami sakralnymi. I rzeczywiście najprawdziwsza prawda. Z zewnątrz wieża, chociaż i tak widać, że duża, a w środku mnóstwo miejsca, mnóstwo pomieszczeń różnych, różnistych, no i kilka pięter. Jak ktoś oglądał dokładnie rok temu nasz odcinek o podróży po Wielkiej Brytanii, to tam wspomnieliśmy, że temat króla Artura jest nam też bardzo bliski i chcieliśmy kolejny odcinek angielski o tym zrealizować. Nie dane nam to było, ale zobaczcie, te freski, o których Hania mówiła, dotyczą w dużej mierze właśnie legend arturiańskich. Jest Sir Lancelot, jest Camelot. Kto by się spodziewał, że kiedyś szwajcarski artysta tutaj w Siedlęcinie takie dzieło poczyni. Nie chcieliśmy wjeżdżać do Jeleniej Góry, już w niej byliśmy nieraz. Ale warto wspomnieć, że tuż przed miastem, tam gdzie bóbr napotyka na dość masywne skały i przedziera się przez nie w formie borowego jaru, leży jedno z najciekawiej położonych sudeckich schronisk. Zwane jest Perła Zachodu. Ale z racji tego, że to dość wąski zbiornik zaporowy i zacieniony, okolica nie pachniała wcale tak bujnym kwieciem widocznym na ujęciach. W związku z czym jak woda stoi, to bardzo szybko potrafi się zanieczyścić. No i tak się kiedyś zanieczyściła, że bardzo brzydko pachniało. Kto oglądał nasze relacje na Instagramie prosto z podróży, temu w tym odcinku pachniało też czymś innym, prawda? Na przykład spotkaniem. Poznajcie Kesha, o ile jeszcze nie znacie. Tak jak obiecaliśmy, to nie był odcinek o wulkanach, zostawiamy sobie to na inną okazję, ale tak też jak obiecaliśmy, wulkanem kończymy. I to w zacnym gronie. Bo przypadkiem przez Bełczynę przejeżdżał Kesz na motorze. Na motorze, proszę bardzo, widać klasyczny ubiór motocyklisty. Motocyklisty, zielone spodenki do pływania w banany, polecam bardzo serdecznie. To jest top. Zdobywamy więc ostrzycę proboszczowicką. A Kesz nam się zawsze kojarzył tak, najpierw ze Stanami, czyli z kierunkiem, który skasowaliśmy w tym roku. Później z Wietnamem, czyli z kierunkiem, który nas mega zaskoczył pozytywnie. A teraz wspólnie realizujemy odcinki, raczej z Polski. Nie chciałam powiedzieć, że teraz będzie się kojarzył z zielonymi spodenkami w banany. Jesteśmy w tym momencie na wulkanicznym Neku. Skały bazaltowe na szczycie Ostrzycy na wysokości 511 metrów. Najbardziej charakterystyczny z polskich wulkanów. W oddali gdzieś tam majaczy pokazany na początku odcinka Grodziec. Granica Doliny Bobru i Pogórza Kaczawskiego. I kolejna z naszych misji, jak widzicie, wykonana. No i co? Zaliczamy sobie kolejne plus 10 punktów za wykonaną misję, a i teraz po raz pierwszy mamy też sędziego, który to potwierdzi. Potwierdzam, są tutaj i przy okazji jest to pierwszy wulkan w moim życiu, który zdobyłem, więc kto by się spodziewał, że w Polsce mamy wygasłe wulkany? Choć to nie motyl monarcha, tylko nasz polski jego kuzyn, to przyznacie, że nie ma lepszego symbolicznego splotu zdarzeń na ostatnią scenę ostatniego odcinka naszej serii, prawda? Tak, bo zdobycie wulkanu było ostatnim punktem naszej 40-dniowej podróży dookoła Polski śladem regionów
i miejsc mniej znanych. Koniec podróży, koniec pięknej przygody, koniec niekończącego się tańca z pięknymi chwilami. Ta podróż była też na przekór nieco. Na przekór temu wszystkiemu, co zatrutą nicią delikatnie oplotło świat. Pomyśleliśmy, że ruszymy w Polskę, ale w taki sposób, by czuć, że mamy za sobą cały świat. Że gdy rozłożymy ręce szeroko, to sięgniemy od falujących gór po morskie klify, od prastarych puszcz po złote bagna i rozlewiska. Że tam, gdzie nie ma ludzi, wcale nie trzeba się nudzić, gdy ma się siebie nawzajem. Ta podróż nie była spełnieniem marzeń. Wtedy zobaczyliśmy 60 krajów na świecie, mieliśmy wielkie marzenia w tym roku, a świat skurczył się. Jak się okazało, nie przeszkadzało nam to. Więc ona, ta podróż, spełnieniem marzeń stała się wtedy, gdy z niej wróciliśmy. Teraz to już wiemy. Znajdujemy się na granicy województwa śląskiego i opolskiego, opolskiego i śląskiego. Śląskie, opolskie. Bardzo Wam dziękujemy z całego serca, że byliście z nami przez cały czas, niektórzy od samego początku. Tej serii, ale też od początku kanału wiele osób pewnie było. Dziękujemy za wszystkie miłe komentarze pod filmami i wszystkie polubienia, łapki w górę, nowe subskrypcje. Na pewno dzięki Wam nasz kanał się trochę odblokował w końcu. W tych niekorzystnych algorytmach dla YouTube'a okazało się, że te odcinki o Polsce spodobały się nie tylko Wam, ale w końcu też YouTube'owi. Wiecie, ale przede wszystkim podobały się nam. Tak, jesteśmy bardzo z nich zadowoleni. Z każdej chwili spędzonej w tej podróży, z każdego dnia, z prawie wszystkich poznanych ludzi. Z niesamowitej pogody, ze świetnych obiektów, głównie agroturystyki to były. W których mieliśmy możliwość mieszkać. Z momentów, które przeżywaliśmy rano, w środku dnia, wieczorem. Wiele z tych momentów widzieliście na filmach, ale niektóre oczywiście zachowaliśmy też dla siebie. No i wielu z Was pytało, czy będzie z tego jakaś książka o Polsce. I prawda jest taka, że nie myśleliśmy o tym teraz. Natomiast tyle ciekawych notatek poczyniliśmy, tyle ciekawych spostrzeżeń, informacji nowych, że rzeczywiście materiału jest już na tyle, że możemy Wam ogłosić, że rozpoczynamy pracę nad drugą książką o Polsce. Chociaż trochę jeszcze materiału nam brakuje. Ale jeśli jesteście zainteresowani już teraz tą przyszłą książką naszą, która jest na razie w sferze planów, no to zapraszamy do specjalnego linka, który znajduje się pod filmem. Możecie się zapisywać. Tam będziemy zbierać tylko osoby, które teraz wstępnie wyrażają chęć. My dzięki temu, słuchajcie, będziemy też wiedzieć, czy jest duże zainteresowanie tą książką i w jaki powinna mieć nakład, czy większy, czy mniejszy niż pierwsza nasza książka. Nic tam nie będzie więcej oprócz tej książki, obiecujemy. I no czekamy na Was w kolejnych odcinkach na naszym kanale. A jak nie mieliście okazji, to może teraz nadróbcie jakieś starsze nasze odcinki, nie tylko z Polski. Dzięki. I zapraszamy w podróż po Polsce. Po Polsce.